Cześć. Kolejny raz MSTS. Miało być OMSI, ale OMSI dzielnie walczyło i nie chciało, żeby było następne. Więc mamy MSTS-a, który też dzielnie walczy. Ponieważ ten filmik próbuję nagrać po raz trzeci. Mam nadzieję, że ta zmiana, którą zrobiłem teraz, już pozwoli spokojnie przejechać. Prawdopodobnie tam ustawienia samego MSTS-a zapomniałem ustawić coś. No ale zobaczymy. Wywalało mnie przy mijaniu trafika, żeby było ciekawie. Chociaż też nie zawsze, ale już nie będę może rozwijał. Tak, lata 80. znowu. Linia 202. Tym razem pociąg osobowy. No, jestem ciekawy, czy mi się uda tutaj teraz spokojnie przejechać. Sprawdzałem na save'ach ten moment. Było ok. Tu pojawia się ta kwestia. Czy zwracać uwagę na to ograniczenie do 40? Bo to jest kwestia, że tutaj jest niby wypadek. Tak za każdym razem jest wypadek, więc... Ja raczej to olewałem. No, oczywiście nie o tym ograniczeniu, tylko o tym następnym. Tym razem zwrócę uwagę. Bo ja tego chyba nie zapisywałem. Żeby wszyscy to wiedzieli, że tutaj ignorujemy, więc no, nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia. I słyszę, że mnie moje ulubione zajęcie czeka. Bo mi coś tutaj w słuchawce lewej trzeszczy lekko i to nie jest wina gry. No, uwielbiam lutować te kabelki. Coś tam się musiało. Coś tam się dotyka albo coś koło tego. Następna stacja Czarnowęsy. Żebym tak przypadkiem nie zapomniał, czym jadę, czyli osobowym i radnym pospiesznym.
To nie znaczy, że nie, że mamy się plec. Z tymi czasami to różnie bywa, ale to zadanie na pewno nie było takie wyżyłowane, jeśli chodzi o czasy. Ale jak jechałem te kilka prób wcześniejszych, nieudanych, widziałem, że naprawdę coś średnio ten czas jest trzymany przez tę grę, przynajmniej u mnie. Zadaniem kiedyś tak dla testu. W zasadzie było ok, chociaż wywaliło mnie, ale to akurat znam, bo wywaliło mnie, gdy miałem bardzo długo pauzę wciśniętą. Ktoś do mnie przyszedł akurat w trakcie grania. Jak wróciłem, wcisnąłem wznowienie, to był koniec. Save'a sobie nie zrobiłem. I wtedy bym chyba dojechał do końca, a potem właśnie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Że wywalało mi przy jednym trafiku, zawsze przy tym samym. I jedyne na co wpadłem, co było innego, nowego, to sposób nagrywania mikrofonu. Nagrywałem zewnętrznym programem. Żeby uniknąć tych różnych tam zagłuszeń. Zrobiłem tak, że zrobiłem save'a. No i różne konfiguracje. Wyłączony mikrofon, włączony program zewnętrzny, wyłączony i tak dalej, i tak dalej. No i niby się to potwierdziło. Tylko że zanim sprawdziłem to na tej pierwotnej konfiguracji złej, to zmieniłem jeszcze wpis w TrainStore. Tam nie miałem tego parametru pamięci wpisanego po instalacji. Zapomniałem o takich rzeczach. Więc tak do końca nie wiem, czy powód był tak jak myślałem, czy może po prostu przy, jak będę jechał całą trasę, to w tym miejscu znowu to się stanie. Nie, że zaczynam, bo tam zaczynałem od save'ów. Czy od save'a raczej w tym konkretnym miejscu. No. Do MSTS-a trzeba mieć trochę cierpliwości, było zawsze, ale no, ja najlepiej wspominam jednak XP, tam wszystko mi działało. Naprawdę, to co do teraz właściwie używam. Nie miałem żadnych problemów.
sobie trochę brztąkam na gitarze, to podkład, nie podkład z gitarą równocześnie i tak dalej, bez żadnych kombinacji. No. Zwierzątka uciekły. Zgłaszam, że na kilometrze 234 rzucili mięso. No i tak, całe stadko. W zasadzie to nie było nic dziwnego, no. Ciekawe, jak często do tego dochodzi, bo ja też oglądałem taki film, dokument na temat tego, że zwierzęta nie boją się pociągu ogólnie. To, że tam pędzi, czy go słychać w jakikolwiek sposób. RP1 sobie też może być. I trzeba je nauczyć tego, żeby się bały. Było pokazane, że z głośników był puszczany dźwięk pociągu i to, że zwierzęta uciekają po płochu, jakieś tam odgłosy i tak dalej. Żeby się nauczyły, że dźwięk pociągu to nie równa się niebezpieczeństwu. No i te zwierzęta rzeczywiście się uczą tego. Potem już uciekają na dźwięk samego pociągu. Tak nie traktowały tego jak wroga. Rombino. 3 minuty postoju tu widzę mamy. Trzeba jeszcze trochę ustawienia graficznych. No to trochę lepiej wygląda niż poprzednim razem, jeśli chodzi o przynajmniej o grę u mnie. Bo filmik to już różnie może być.
miałem nagrywać z innej trasy, ale tam chciałbym troszeczkę właśnie pogrzebać te ustawienia graficzne, żeby drut lepiej wyglądał. Bo jak ustawię te wygładzanie, o czym chyba wspominałem, to niestety robią się jakieś dziwne krzaczki, ktografa MSTS-a. Nie wiem, czy to nie dotyczy tylko kart NVIDIA, no ale nieważne. Może znać te krzaczki. O, R ponoć ma ten sam problem. Dlatego tutaj nie ustawiałem tego filtra, a próbowałem inaczej, ale na drut to chyba średnio działało, coś tam lepiej było. Postaram się następnym razem już nagrać na pewno z innej trasy i z czegoś pod drutem. Co jakbym musiał wybrać, to bym wybrał jako coś, co mi się bardziej podoba, ale lokalne linie, no mówię, jakbym musiał wybrać. Zapomniałem sobie wody przynieść, to się może napiję. Ostatnio piję wodę z kranu, ponoć ma być bardzo dobra, jak to zapewniają. No i powiedzmy, uwierzyłem w to. I się nawet zdziwiłem, bo gdy rok temu próbowałem pić tą wodę z kranu, to ona była niedobra. Chlor, czy kamień, czy cholera wie co tam było czuć. Teraz jakoś piję i jest ok. No, nie gazowana i na pewno nie ma sensu kupować, bo zawsze mówię, że nie gazowana to w kranie leci. No. Nic mi się nie dzieje na razie. Tak piję, ja wiem, z ponad miesiąc. No, piłem inną wodę, taką pobieraną z głębi ziemi, ale ona nie jest zła, ale jak się przechowuje, to już niekoniecznie nie jest zła. Dlatego wybrałem kranowe. Na co my tu czekamy? To jest też właśnie jedno z moich starych zadań i tam tak się nastawiałem na trochę niespodzianek, że nie było wiadomo, co się będzie działo. Na kogoś bardzo znającego przepisy i chcącego ich ten, kto się chciał trzymać, no to może niekoniecznie to było fajne. Dla tych, którzy mniej, może właśnie było, ale bym chyba już trochę inaczej był zadany. Ciekawe, czy kiedyś jeszcze zrobię, bo dawno nie robiłem. Chcę się przejechać, wybieram które ze swoich najczęściej, ewentualnie z zagranicznej trasy czy coś. To już tam też trochę mam jakiś zadań. Ale od czasu do czasu myślę, że fajnie by było zrobić zadanie, a tak dawno nie robiłem, że... No panie, jaki odjazd. Jak wyjazdu nie mamy. No proszę. Zaraz będziemy mieć. No tutaj przepuszczamy chyba. Na pewno przepuszczamy ten pociąg. Powiedzmy sobie tak, że nie chwalmy dnia przed dojazdem do ostatniej stacji, ale to ten trafik wywalał, czyli jest postęp chyba.
czasy różnie dojazdów się mają. Tu chyba... Oczywiście jakoś wyżyłowane to nie jest. Przeze mnie zresztą. W moich zadaniach różnie. Są takie zadania, w których starałem się robić je jak najbardziej rzeczywiste, uwzględniając jakieś tam niedokładności samej gry. Są takie, że cały ruch, przynajmniej ten osobowy, jest taki, jaki był w rzeczywistości. No, są takie, gdzie to jest twórczość taka wolna. Sam już nie pamiętam, jak to w danym zadaniu wygląda. Tu raczej fikcja, a linia 202, no trzeba było trochę powalczyć z nią. Z każdą trasą w MSTS-ie trzeba powalczyć, jeśli chodzi o zadania, ale tu są problemy z puszczeniem trafiku, dosyć duże. No i obawiam się, że jakbym wrócił do robienia tras, zadań, to bym się może nie całkiem od nowa, ale uczyć bym się musiał niektórych rzeczy znowu. Bo to na każdej trasie, w każdym miejscu co innego. Następna stacja, tam się stanę. Mielec. Stare zadanie z tych takich, to jest wszystkie te zadania są stare moje, ale z tych starszych, bo ja potem już właśnie przez to, że te zwierzątka rozjeżdżało się tak brutalnie, to chyba ich nie dawałem. No, mogłem zrobić też wyjątek. Stare, czyli lekko licząc 10 lat, bo tak trzeba liczyć, że te zadania mają niektóre mniej, może trochę. Mamy tu przystanek. Dużo jak ustajemy, bo widzę, że jesteśmy
Nawet nie natkam się w czasem. Najgorzej pod tym względem tych czasów dojazdu i nie wiem, gdzieś chyba czytałem, że ktoś też miał taki problem. To była trasa Katowice-Żywiec. Tam 5-7 minut. Jak ostatnio gdzieś czytałem swój wpis, szukałem czegoś innego, ale znalazłem przy okazji to. Było spóźnienie na ostatniej stacji i to niestety robiło dziwne rzeczy. Już nie pamiętam, co ja wspominałem o tym na poprzednim filmiku. I teraz widzę też, że tutaj nie są takie te różnice wyraźne, ale ja tak któryś raz, jak mówiłem już na tym zadaniu, i wydaje mi się, że czasy też tak różnie sobie. Nie masz takiej dużej różnicy, ale... No. Tam było tak na tamtych, że jak tam się robiła różnica, na razie z Katowice, no to ona się powiększała raczej coraz bardziej sobie. Tutaj chyba. Chyba, że tutaj w drugą stronę się dzieje. Przyjeżdżając za późno, to przede wszystkim możemy coś przegapić. Mówię dużo o takim kompletnym rozwaleniu zadania. Przyjeżdżając za wcześnie, możemy zobaczyć, na przykład, jak się coś pojawia na torach. Widwin. Następny. Tak, jadę tylko z widoku z kabiny. Czasami sobie pozwalam oczywiście na wyjście i coś tam popatrzenie. Co do dzisiejszej jazdy i wcześniejszej z filmiku na YouTubie, to tak ortodoksyjnie z kabiny i nie pokazywałem nawet składu i tak dalej. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Tu też nie wyjdę. Podam tylko oczywiście skład na samym początku, gdzieś tam w opisie filmu. Jeśli założyć by, że jest temperatura taka jak naprawdę za oknem, jestem, no powiedzmy, że jestem z południa Polski, to wystarczy, żeby powiedzieć, że dzisiaj jest tam no, trochę chłodniej, to znaczy 30 nie ma. Ale wiatr by się mógł zagotować, pewnie mi się szarżowało. To teraz delikatnie jadę, bardziej pod ten czas chyba. Maszynie się ostatnio gotowały diesle, ale to chyba zostało zmienione. Już jest lepiej. Ja jechałem, nie miałem problemu akurat u siebie, ale
z tego co czytałem, niektórzy mieli, niektórzy nie. Może się kiedyś odważę jakiś filmik zrobić z maszyny. Ten czas tutaj troszeczkę. Chyba nie muszę gonić, ale to się zaraz okaże. Spokojnie do... Co my tu mamy? Rada Państwa podjęła... przepuścisz w Świdwinie ważny pociąg towarowy. Sprawa wagi państwowej. Poczekaj około 15 minut na zielone. Masz czas na zjedzenie drugiego śniadania. Tu by musiał być raczej drugi obiad teraz. Ale zdecydowanie nie jestem głodny. Mówiąc, to nie wiem, ile to zadanie ma trwać. Tak przypuszczam mniej więcej. Ile ma trwać? Ale mam nadzieję, że jak skończę, to mi się jeszcze specjalnie jeść nie będzie chciało. Ponieważ chciałbym sobie zrobić kawę. Może jakiś... Ciasto, coś tak zwane. Jabłecznik chyba. Jeszcze jest. Tak, co my będziemy robić przez te 15 minut, no? Co to wiem? Aha, że najważniejsze, żeby dojechać do końca. Zadania, to będę zadowolony. Większych oczekiwań nie mam.
już zielony. Ciekawe co tam wiozą. Takiego ważnego. Pewnie wódkę. Gorąco, a włączyłem wentylator, ponieważ miałby mi tutaj na mnie i na mikrofon. Nie wiem, czy by tutaj jakichś dziwnych zakłóceń nie powodował. Dojechałem, jechał trochę szybciej, trochę wolniej. Ale to powiem, że to jest starsze zadanie, bo potem jak robiłem zadania i pojawił się ten odjazd, to żeby tak nie było to tak z czegoś tam, to dodawałem zawsze okienko, na przykład, które by się pojawiło. No tak jak mówiłem, za około te 15 minut, no to zostało tam jeszcze coś tam. Czyli zadanie pewnie z trochę tych starszych. Nawet pamiętam, jak je robiłem. Wiem, że się nawet spodobało kilku osobom. To były chyba początki, linii 202. Jakby to mogło być? Miała być ta wersja współczesna. Gdzieś tam się pokazuje czasami coś w internecie. Na YouTubie też chyba widziałem. No, nigdy oficjalnie się nie pokazała. Ja jej nie miałem. Choć akurat byłem tą osobą, która tam w tym drugim obiegu coś tam czasami dostawała, ale nie było tak też, że jakiś tam zamknięty krąg był. Nie wiem, że ktoś jakieś tam robił dodatki i sobie je puszczaliśmy między sobą, bo akurat miałem kontakt z twórcami, przynajmniej częścią. Nie było czegoś takiego. Na przykład te forum klubowe. Jak ktoś myśli, że tam takie rzeczy się działy, to nie. Czy nie jedzie ten super ważny towarowy? No nie widać co tam wiezie. Skrzynki, jak kto wie. Dobra, myśmy tu przyjechali 34,5 oficjalnie, 15 minut. Za 10 byśmy mieli jechać. Jeszcze 10 minut.
Teraz by się przydał, a propos tej kawy wcześniejszej, której mówię, by się jakiś automat przydał na biurku, bym sobie zrobił. Więc mam tylko wodę. No i mogę się przyznać, że jeszcze kubek z fusami. Ciekawe, jak to w ogóle nagrywa, to wyskakujące okienka z tego miasta i te rzeczy. To on sobie nagrywa osobno, ale to tam najwyżej będę kombinował z cięciem dźwięku z mikrofonu. Nie mam doświadczenia w nagrywaniu, ale wiem, że jak nagrywałem i tam coś tam... Zmiana planu. Pewien wysoko postawiony towarzysz z Moskwy, który przypadkiem znalazł się w naszym pociągu, zrobił awanturę z powodu tak długiego postoju. Dostaliśmy właśnie informację, że mamy pozwolenie na odjazd do Worowa, nie wolno przekraczać jednak 60 km na godzinę. Użyj taba. Dostajesz do ręki nowy rozkład. Proszę. I możemy jechać trochę wcześniej. No ale nie mogli nas puścić, musiał towarzysz dopiero z Moskwy. Tylko to tak między nami, nie? Żeby mnie tam gdzieś... Wiadomo. Takie czasy. 60 na godzinę do Worowa. Zrobić odstęp 100 km, że taki ważny ten pociąg. Się trzeba cieszyć, że jedziemy. Bo nic by do gadania byśmy nie mieli. No co, teraz towarzyszowi trzeba by podziękować. No. Niekoniecznie.
teraz trochę to potrwa, zanim dojedziemy do tego Chorowa, bo na razie to mamy klępnicę. Za 9 km. Cisza, za bardzo na czym oka nie ma zawiesić, zwierzątka na szczęście nie wybiegają. Na tory. A nam do stacji zostało jeszcze no, połowa dziś tej drogi. A do ograniczenia trochę więcej końca. To chyba zwierzątka się nie zapędzają. Chociaż mają tu gdzie wejść, także kto tam wie. Mamy, że poświęcić za jakieś 4 minuty tym nowym.
chyba wtedy jedna z ładniejszych tras polskich. No i w ogóle tam wyznacznikiem były trasy węgierskie. Przynajmniej wtedy. Tej jakości. Niektórzy nie wierzyli, że polska trasa może w ogóle wyglądać. Takie trasy jak choćby Poznań Spomszynek. Tam jej autor się uczył wtedy edytora na niej. I tam jest dobrze pokręcone i nie wygląda jak wygląda. Ja mam chyba jedno zadanie do niej zrobiłem takie udostępnione. Ja ją też troszeczkę zmieniłem, ale może nawet, może ją pokażę w następnym. No, jak wyglądała w zasadzie pierwsza trasa. Czy tam jedna z pierwszych tras. Ale się szło pobawić wtedy i na niej. No tutaj widzę te 60, to też tak było. Tak maksymalnie. No to jeszcze kawałek. Na tym ograniczeniu. Swoje lata, grafika jak grafika, ale gdyby ją pomijać, do czego tu brakuje w tym, nie mówię nawet o skomplikowaniu samego prowadzenia pociągów czy fizyki, bo to nawet dla niektórych będzie zaletą, że coś tam jest prostsze. Tak ogólnie, co by tutaj się przydało, ja wiem, takie grze, może więcej życia po bokach, no bo z życia to tu jest, licząc roślin, no to jest ten ruch pociągów, wiadomo, ale ja właśnie nie o tym, tylko no co, samochody jeżdżą, statycznie ludzie sobie stoją, czasami chodzą dziwnie. W zasadzie to tyle. Czasami jeszcze ktoś tam dodawał, a to jakąś koparkę ruchomą i itp. No ale tak poza tym naprawdę to są
symulatora pociągu. Czy ja bym powiedział, że... No nie wiem, na pewno... Nie wiem, czy nie powiedzieć, że nic już nie, więcej nie potrzeba. Mówię, pomijam teraz samo prowadzenie pociągu. Tu wiadomo, że... Oj. No to teraz to mam. 60 robić. Ja myślę, że... Myślę, że przeżyję. Człowiek jeździ tyle lat. No to jest przyzwyczajenie, chcę pędzić. Doborowa. Jak pewien kolega Bigos, którego wszyscy powinni znać, który chciał jechać z tubą. Ja też chciałem. Nikt tu na nas nie czekał. Nie jeździ z tych wagonów. Jak nie patrzeć, to tylko one na nas czekają. Żebyśmy je mogli zobaczyć. No. Oficjalnie jest trochę inaczej.
albo dopiero będzie łobez. Już możemy się rozpędzić. Stuwa prawie, więc pełna koncentracja. Oczywiście ona musi być zawsze, ale...
będzie. Się bawiłem w światła, także to jest na przykład czerwone teraz na wyjeździe. Musiałbym stawić ten niewidzialny pojazd takiego ducha tak zwanego. Ale kto gra? Grał w MSTS-a, ten wie, dlaczego niekoniecznie chciałem to robić. Tam jeszcze chciał zdążyć. Zdążył nawet. Chyba dobre przyspieszenie, bo tak akurat. A ty tam. Jeden, no. Chyba miał dobre przyspieszenie. Czyli tym razem spotkamy jakąś wąskotorówkę?
nie spotkaliśmy. Za to... No nie, no znowu, no. No trzeba powiedzieć, że normalnie masakra. No nie boją się, no. Nie uczyli ich wtedy. Że dawno nie grałem, bo zwątpiłem, czy tu peron nie będzie po drugiej stronie dalej. A to chyba gdzieś jechałem ostatnio jakąś trasą czeską. I tam tak było, chyba dlatego. Jakoś mi się to przyplątało. Pirunowo-pomorskie. Przynajmniej w tym zadaniu problem był taki, jak myślałem. Powoli już możecie sprawdzać, czy bagaż cały zebraliście, wszystko.
jesteśmy. To dzięki za oglądanie. Myślę, że jakieś osoby tu trafią i może w ogóle dopiero poznają tajemnicę MSTS-a. Że on w ogóle był, że jest w sumie. Nie jest taki straszny. Coś tam można zobaczyć w nim fajnego. A jeśli jego następca spełni oczekiwania, nadzieje, no to jeszcze coś z tego może być. Dzięki, cześć, tu się też moja służba kończy. O, jeszcze minutkę musimy tu postać. Tak. Czyli do następnego razu. Dzięki, cześć.